Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawiam kolejną piękną perełkę z szachów współczesnych. Rok 2021. Partia rozegrywana w Paryżu w szachach szybkich 25 minut na zawodnika plus 10 sekund bonifikaty za każdy. Wykonany ruch. No i przy szachownicy spotkali się raport Richard. Węgierski, wspaniały arcymistrz z bardzo wysokim rankingiem. Aktualnie 11, 11 na świecie według rankingu z Peterem Swidlerem. Ten zawodnik, no to taka żywa legenda, można by powiedzieć, rosyjskich szachów, światowych szachów. Wspaniały szachista. Człowiek podobno, również wspaniały, nie znam, ale z opowieści, z wywiadów się bardzo mile szach szachiści o nim wypowiadają. Ekspert, oczywiście szachowy, e komentator. Dobrze, e dosyć gadania, moi drodzy, przejdźmy do analizy. Przypomnę tylko, że raport Richard jest takim zawodnikiem, który potrafi grać w szachy naprawdę niekonwencjonalnie, nieschematycznie, co się bardzo, bardzo mi. Szczególnie podoba, mam nadzieję, że wielu kibicom również. No i po d4 skoczek f6 c4, na razie normalna sprawa. Tutaj swiller jest znany z tego, że bardzo dobrze gra obronę greenfelda. No i właśnie ten ruch powoduje, że za chwilę może być zagrane d5, co greenfeld może tutaj, czy greenfeld może tutaj powstać po tych posunięciach. No ale raport Richard miał na to sposób. No, ciekawe, takie psychologiczne, takie psychologiczne zagranie. He, <laughs> może powiem tak, spróbujcie znaleźć opcję dla białych, jak można by było zagrać tutaj czarnymi. No, to jest takie moje pytanie niby proste, ale odpowiedź jest bardzo trudna, ale niektórzy może jak oglądają większość filmów moich, to może się domyślają takiego posunięcia. Moi drodzy! H4, <laughs> no, uśmiecham się troszeczkę po tym posunięciu, gdyż to takie współczesne szachy, no często się widzi taki ruch. Tutaj arcymistrzowie prawdopodobnie współpracują, no nie wiem, analizują partię. Nie wiem, biorą pod uwagę alfa 0. No taki ruch właśnie komputerowy nieco, co nie zmienia faktu, że to nie jest złe posunięcie. To jest bardzo ciekawe psychologiczne zagranie i nie psuje to jakoś mocno pozycji, aczkolwiek mogę się mylić zresztą jak zawsze. Ja taki ruch zagrywam tylko jeszcze po takim ruchu skoczek F3 i d sobie zagrywam czasami właśnie H4, ewentualnie po skoczek C3. No ale tutaj dobra, poszło H4 i może dlatego, że jestem choć to jest to H4. Czarne zagrały C5, a nie D5. E, oczywiście, D5 również można było zagrać. Po C5 moi drodzy, D5 nastąpiło i B5. E, niech nas to nie dziwi, tutaj ten ruch jest takim posunięciem z gambitu wałżańskiego. E, I to może być logiczne zagranie. Z tego względu, gdy nas atakują na skrzydła, ten atak już się rozpoczął w trzecim ruchu, tak naprawdę. E, no to. Tutaj odpowiadamy w centrum albo na skrzydle przeciwnym I to jest taka zdrowa reakcja Rosjanina Moi drodzy, poszło po prostu bicie A6 to są takie tradycyjne ruchy czarnych Żeby wywołać tutaj wybicia I żeby rozwinąć figury z za cenę pionów No ale tutaj białe również mają fajną odpowiedź I jest to posunięcie E3 Podoba mi się ten ruch i subtelny, subtelny ruch, ale otwiera tutaj gońca, tak po prostu. Tego yy, zamyka. Ale to jest chwilowy tylko moment, tak naprawdę. I teraz moi drodzy, czy można zbić pionka? Znaczy, zbić pionka można, ale czy gońce można zbić na B5? Odpowiedź jest oczywista. Można. Tylko, że mamy szacha. I zbijamy skoczka. Ech, gońca zbijamy. Już myślę o skoczku. Skoczek zagrywa na C3 i nic się nie dzieje. Oczywiście zbijamy tutaj pionka za darmo, skoczek broni, przesłania króla. Jest wszystko w porządku. Tak mogłoby być. W partii poszło zagranie goniec na G7. No i skoczek wyszedł spokojnie na C3. To jest normalna sprawa tu się w, w ten sposób grywa. E, białymi, jak się gra schematy, właśnie w tych, w tych strukturach, powiedzmy. Roszada ze strony czarnych. E, no i moi drodzy, tak naprawdę. Mm, Tutaj czarnymi ten atak może nie jest jakiś, znaczy y, możemy zrobić ruszadem i chodzi o to, że białymi nie, nie ma tutaj takiego ataku matowego, bo zobaczcie, te figury jeszcze stoją w miejscu. Białe muszą się zatroszczyć o rozwój figur. Dlatego zagrywają pionkiem. H4, A4 w partii nastąpiła, aczkolwiek ten ruch pionkiem na A4 jest i uzasadniony, i bardzo dobry, i scalający tutaj piona. Prosty układ w gambicie wołżańskim. W takich strukturach benoni, bardziej wołzańskim, tutaj chyba się spotyka często. Sam grywam taki schemat. No cóż, czarne mogłyby od razu gryźć w centrum i iść na maksa. Gdy zrobiły roszadę. Właśnie w taki sposób można też grywać, gdy pionek stoi na E4, lecz pionek stoi na E3. Bezpiecznie dla króla przede wszystkim. To jest takie bezpieczeństwo większe dla króla, gdyż pionek nie jest bardziej zaawansowany. No, dobrze goniec B7, no a podpieramy pionka, okej, okay. ruch jak ruch, skoczek F3. Białe się cieszą, bo wyprowadziły w końcu skoczki, ale jeszcze nie ma roszady, jeszcze gońce nie wyszły, a czarne już mają roszadę i trzy lekkie figury wyprowadzone, więc kto ma lepszą pozycję? Otóż, no, mniej więcej równa z leciutkim nastawieniem na białe, mi się białe mi podoba, tych struktur tutaj czarnymi, znaczy też grywam, ale bałbym się troszeczkę tej aktywności, znaczy, Aktywności. Chodzi o to, że czarne muszą mieć jakiś konkret, żeby być zadowolonym z tej pozycji. No a nie wiem, czy ten konkret istnieje. Tutaj prawdopodobnie ja bym zbił na B5 i na przykład po wybiciu gońcem ja bym spróbował może zagrać skoczkiem na A6, coś w tym stylu, żeby tego skoczka gdzieś tam wstawić na B4. Taki plan mniej więcej można zastosować. Ewentualnie można jeszcze zagrać D6 i wstawić skoczkę na D7. Ok, ale w partii nastąpiło E6. No właśnie, to taki ruch wydaje się bardziej logiczny. Co zrobiły białe? A białe oczywiście wybiły. Jeżeli będzie wymiana pionkiem tutaj na, na E6, no to można spokojnie wymienić tutaj te hetmany. I pozycja białych jest. No, myślę, że lepsza, z tego względu, że jest pion więcej. Tak po prostu, nie ma hetmanów, y, ciężko zaatakować. Y, z planem można grać w fajnym wieża A3 wieża B3. No dobra, za bardzo się rozwlekam, y, Tutaj w partii nastąpiło bicie pionkiem z F. No i co zrobić teraz? Y, białymi jak zagrać? Jak już wspominałem, raport Richard jest takim zawodnikiem, który lubi grać bardzo nietypowe szachy, nietypowe szczególnie otwarcia, no i to właśnie jest na szachownicy. Hetman D6, zobaczcie, jaki prosty ruch. Atakujemy po prostu piona na C5. Blokujemy tego pionka na D7. Wszystko gra i buczy. No dobra. Jak mają grać czarne? Skoczek B8 stoi fatalnie. No nie może wyjść na C6, nie może zwieść na A6, oczywiście, na D7 nie może wyjść. No dlatego też pewnie czarne decydują się na bicie. No pionę nie można, bo wisi wieża. Uważajmy na takie rzeczy. I goniec wybił. No i teraz tak naprawdę. Skoczek mógłby zawędrować na A6 i bronić pionka. Wybicie na przykład tutaj białym by się no nie opłacało, bo jest na przykład bicie tutaj wieżą, a po takich biciach, no moi drodzy, jakiś Hetman A8, bardzo sprytne posunięcie, żeby tutaj atakować skoczka, podważać go bez białopolaka, Polaka. Mimo przewagi tutaj pionów, pozycja czarnych byłaby świetna. Białym jest źle. Ja wiem, że to się łatwo mówi. Ocena silnika jest prosta, aczkolwiek no dla szachisty powiedzmy, no nie wiem. Kategoria, myślę, że tutaj gołym okiem widać, że czarny dominuje za cenę pionów, ale to dobrze, nie wnikajmy w to tak aż bardzo. Tylko przejdźmy dalej. Skoczek zagrał na E4, no i ten ruch niestety najlepszym posunięciem nie jest, dlatego że białe już przechodzą do konkretów. Uwaga! Nastąpiło bicie na e4, goniec wybił na e4, no i moi drodzy, pion, który tutaj sobie ruszył w trzecim posunięciu, robi szarże w czternastym posunięciu i zagrywa na h5. No cóż, powiem tak, ani białe nie chcą brać piona, ani nie boją się bicia na f3, bo odbijamy, jak wieża odbija, to się nic nie dzieje, król jest bezpieczny przede wszystkim, para gońców zostaje u białych, no... I tutaj możemy próbować atakować na przykład. No, dużo jest dobrych opcji. Hetman zagrał z kolei na f6. Hmm. Niefortunne zagranie. Hetman nic tu dobrego niestety nie robi. Nic absolutnie, jedynie podważa atak na f3. Ale można było przecież zrobić to w innej kolejności: mianowicie najpierw zbić na f3, a potem Hetmanem zagrać na f6. Białe y, na znaczy czarne miały inne plany. Białe zagrały H6. Piękny ruch. Piękny ruch zamykający gońca na H8. I teraz, moi drodzy, tutaj raport Richard popisuje się naprawdę fantastycznym zagraniem. Mi się takie ruchy niezwykle podobają, które wychodzą poza schemat y, analiz szachowych, powiedzmy. Aczkolwiek jak już się takie ruchy pojawiają coraz częściej, no to powiedzmy, y, że w granicach tutaj y, takich analiz, występu analiz występują. Ok. Jest to ruch wieża H4. Bardzo mi się to podoba. O co chodzi? Wieża na, na czwórce spełnia fajną rolę. Atakuje przede wszystkim gońca. Przede raz tak, tutaj bronimy na B2, król jest bezpieczny, wszystko się trzyma, żadnych kopnięć nie ma, skoczek by 8 jak stał, tak stoi. Goniec wybił na F3, no i można by powiedzieć, że tutaj jest ciężko po takim wybiciu, no bo <laughs> stracimy wieżę. Na szczęście w szachach występują ruchy wtrącone, a więc wieża zagrywa na F4. Oczywiście taki ruch jest super posunięciem, no i hetman wraca na D8, bronić wieży tutaj na F8 trzeba. Moi drodzy! Genialne zagranie, posunięcie, tutaj genialne zagranie białych, posunięcie białych, proszę bardzo, zatrzymujemy sobie materiał i szukamy e, propozycji. Otóż, moi drodzy, otóż, białe zbiły na D7. Okazuje się, że przez to, że ten skoczek nie był wyprowadzony, partia się kończy. Z tego względu no czarne się poddały. Dlaczego? 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 No, otóż, jeżeli tutaj na przykład wieża zbije, no to mamy goniec E6, powieża F7, mamy mata. Prosta taktyka. Powiedzmy, no Hetman wybić nie może, mamy mata na F8 wieżą lub Hetmanem. Powiedzmy, wybije skoczek, no to mamy Hetman E6, wieża F7, bicie. Yy, kompletnie. Yy, Tutaj nie widać obrony. Jedynym takim sensownym zagraniem byłoby zagranie gońcem na C3, yy, dlatego, żeby król miał ucieczkę na H8 z szachem. No oczywiście byśmy wybili, a po Hetman D7 yy, możemy na przykład zbić na F8 ma z matem. Oczywiście po Skoczek D7 yy, już się pojawia troszkę jakaś szansa dla czarnych, ale jest szach. Wzięcie pionka, Król H8, wieża F8. Yy, no, jeżeli Skoczek na F8, no to tutaj się robią yy, również problemy matowe więc w tym momencie należałoby wybić hetmanem i spokojnie odbilibyśmy na F3. Przewaga pionków po stronie białych gwarantuje zwycięstwo, tym bardziej że jeszcze bezpośrednio atakujemy skoczka, co zabiera tempo czarnym w tym momencie. Więc można powiedzieć, że po tym posunięciu no majstersztyk, miniatura szachowa na poziomie 2700+. Moi drodzy, to się rzadko spotyka nawet w szachach szybkich. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.